Poniedziałek, 24 października, Wioletta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Andrzej Kaczmarek o tym, jak niemożliwe staje się możliwe. Mam teraz 55 lat, chciałbym sobie na 60. urodziny sprawić taki prezent i zdobyć Mount Everest. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów świętował Dzień Seniora. Czyzna, do Pana Pani najserdeczniejsze życzenia, żeby Pani była zdrowa, szczęśliwa, uśmiechnięta i zawsze była Pani razem, zawsze z nami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Udowodnił, że niemożliwe staje się możliwe, że marzenia się spełniają. Jest tylko jeden warunek, trzeba tego bardzo chcieć i trzeba marzeniom trochę pomóc. Alpinista Andrzej Kaczmarek na koncie ma m.in. Mont Blanc, Kilimandżaro, Elbrus, a w planach zdobycie Mount Everest. W piątek w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł opowiadał o swoich wyprawach bolesławianom. Zaczynał od wypraw z żoną i dziećmi w polskie góry. Miłość do przyrody i do podróżowania zaczęła kiełkować nieśmiałym marzeniem o wspinaczce. Dziś Andrzej Kaczmarek na koncie ma zdobyte najwyższe szczyty Starego Kontynentu i nie tylko. Impuls do podążania coraz wyżej pojawił się nagle podczas oglądania pewnego reportażu. Słyszałem taką smutną informację, że za niewiele lat na Kilimandżaro, słynne śniegi Kilimandżaro stopnieją. I zacząłem po tym programie myśleć i zarazem marzyć, że jeżeli to się wydarzy, już nie mam na to wpływu, świetnie by było, gdybym jeszcze zdołał te słynne Ernesta Hemingwaya śniegi Kilimandżaro zobaczyć. Śniegi Kilimandżaro udało mu się zdobyć, choć nie tak od razu. Na początku testował swoje możliwości na niższych szczytach, potem były coraz wyższe, w pewnym momencie Mont Blanc i w końcu upragnione Kilimandżaro, a na nim łzy szczęścia, bo spełniło się marzenie. Alpinista nie korzysta z udogodnień firm, które specjalizują się w organizowaniu wspinaczek. Każde wejście na szczyt to dla niego kolejna próba własnych możliwości i kolejne wyzwanie. Mam teraz 55 lat, chciałbym sobie na 60. urodziny sprawić taki prezent i zdobyć Mount Everest. Najtrudniejsza jak do tej pory okazała się dla Andrzeja Kaczmarka wspinaczka na najwyższy szczyt Kaukazu Elbrus, na którą wybrał się wraz z innym alpinistą Mariuszem Jaworskim. Po załamaniu pogody spędził w namiocie na ponad 5000 km 17 godzin. Na Elbrusie bardzo dużo ludzi zginęło. Bardzo dużo było wypadków tragicznych i wróciliśmy do schroniska. Cały dzień i noc odpoczęliśmy tam i ponownie zaatakowaliśmy szczyt. Wcześniej rano wyszliśmy około 3 nad ranem i po około 15 godzinach zdobyliśmy. Andrzej Kaczmarek jest z Chojnowa, dlatego na spotkaniu z alpinistą w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł nie zabrakło mieszkańców Chojnowa. Ja pana Andrzeja to już znam z 20 lat, ale ja znałam pana Andrzeja jako znakomitego biznesmena. Niedawno przed świętem ceramiki dowiedziałam się, bo odwiedził mnie zabiegając o stoisko na święto ceramiki. I tak od stoiska doszło do spotkania i nie tylko. Alpinista nie tylko opowiadał o swoich wystawach, ale też prezentował je na fotografiach. Wystawę zdjęć ze wspinaczek Andrzeja Kaczmarka możemy oglądać w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł. O swoich wyprawach i o najbliższych planach Andrzej Kaczmarek opowie więcej po wydarzeniach w rozmowie tygodnia. Bolesławiecki Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zakończył tegoroczne obchody w naszym mieście Dnia Seniora. To najliczniejsza w Bolesławcu organizacja skupiająca seniorów. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele samorządu lokalnego, a końcowym jego akcentem była zabawa przy muzyce.
Ostatnim akcentem tegorocznych obchodów Dnia Seniora w Bolesławcu było tradycyjne spotkanie członków i sympatyków tutejszego koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Życzenia dla nich złożyli przedstawiciele władz samorządowych miasta. Prezydent podkreślił przy tym samoistną wartość, jaka płynie z tego wspólnego świętowania i tych codziennych spotkań członków związku. Wtedy, kiedy mieliście swoje obowiązki, wtedy, kiedy pracowaliście, wtedy, kiedy mieliście mniej czasu na siebie, być może nie zdawaliście sobie sprawy, jak ogromną rolę odgrywa bycie ze sobą, bycie razem. Stowarzyszenie pana doktora, stowarzyszenie wasze daje tę możliwość. Daje możliwość bycia razem. Ta synergia i działanie dla wszystkich niesie ze sobą, proszę Państwa, dwie pozytywne wartości. Robimy coś dla kogoś, ale czerpiemy też od kogoś. Życzę wam, żeby wasze życie było pełne treści, a przez to życzę wam dużo zdrowia. Życzę tego samego, żebyście tą energię, tak pozytywną, którą wy posiadacie, przekazywali młodszemu pokoleniu, bo oni jej już tak posiadają, jak wy. Myślę, że Państwo też w takim dobrej atmosferze, wspólnie razem z tym na twarzy, potrafiliście się bawić. Czekajcie również na mnie i też pewnie będę z wami. Emeryci i renciści złożyli też sobie wzajemnie życzenia. Jedne z nich popłynęły od prezesa związku. Z okazji Dnia Seniora składa wszystkim członkom Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów Bolesławca najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia, pogody, ducha i radości. Niech nie opuszcza Państwa ta dobra energia, której mogą czerpać także młodsi od Państwa. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów współuczestniczy też w pracach Bolesławieckiej Rady do Spraw Seniorów przy Prezydencie Miasta. Jednym z jej członków jest członkini związku, która jest łącznikiem przekazującym m.in. aktualności dotyczące seniorów. Chciałabym Państwu ogłosić, że Rada Seniorów organizuje bezpłatny kurs obsługi komputera i będzie to wszystko uzgodnione dopiero w listopadzie, ale gdyby Państwo mieli ochotę na taki bezpłatny kurs, to proszę zgłosić się do biura naszego związku. Na zakończenie oficjalnej części spotkania emerytów odśpiewano wzajemne 100 lat, a potem zaczęła się tradycyjna zabawa przy muzyce. A serce za zwęcie. Radziłem maczo, to właśnie ja. Co na to wiemy z mocą ma. Radziłem maczo, radziłem maczo, radziłem maczo. A już teraz zapraszam na wydarzenia w skrócie. Znane są szczegóły analiz substancji, które znalazły się w feralnej wodzie żywioł Żywiec Zdrój, która poparzyła przełyk bolesławianina Macieja Z. Wykryto w niej ftalan dimetylu oraz dwie inne substancje, które razem są składowymi preparatów Butanox, służących do utwardzania żywic poliestrowych. Nadal trwają natomiast czynności zmierzające do ustalenia, na jakim etapie doszło do wypełnienia butelek tą substancją. Transgraniczny Kongres Rowerowy odbył się we Wrocławiu. Eksperci z Polski, Niemiec i z Czech rozmawiali o planach wspólnej polityki rowerowej. Chodzi m.in. o budowanie tras rowerowych na terenach pogranicza polsko-czesko-niemieckiego. Jest już projekt budowy 400-kilometrowej odrzańskiej drogi rowerowej, która przebiegać będzie przez 25 gmin po obu stronach Odry. Do niej będą mogły wpinać się kolejne trasy. Od września dwie bolesławieckie szkoły dołączyły do programu Junior Sport. Chodzi o jedynkę i trójkę. Już wiosną program rozpoczęła szkoła podstawowa numer 5. W ramach programu prowadzone są 3 razy w tygodniu zajęcia pozalekcyjne z nauczycielem wychowania fizycznego dla 20-osobowych grup. To projekt realizowany z wykorzystaniem funduszy pozabudżetowych. Podobnie jak projekt Umiem Pływać, który trwa od wiosny i jest adresowany do uczniów klas drugich szkół podstawowych,
Od września do bolesławieckich podstawówek zawitał również program Mały Mistrz, skierowany do pierwszoklasistów. W ramach programu szkoły zostały doposażone w sprzęt sportowy, a dzieci będą miały możliwość spotkania się ze znanymi sportowcami w ramach tzw. lekcji z mistrzem. Droga śliska od traw. Jak to diabeł wsiął się przeszedł, to tytuł spektaklu w wykonaniu aktorów teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Spektakl będzie można obejrzeć w Bolesławcu. Wyreżyserowana przez Pawła Wolaka i Katarzynę Dworak sztuka zostanie wystawiona w hali sportowej Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Jana Pawła II 3 listopada o godzinie 19. Zaproszenia na spektakl można odbierać w punkcie informacji turystycznej i kulturalnej Bok MCC. W sobotę odbyła się już czwarta kolejka zasadniczej rundy rozgrywek czwartej grupy drugiej ligi siatkówki. Bolesławianie z BTS-u Elektros po raz drugi zagrali przed własną publicznością i ulegli liderowi grupy 1-3. Od początku było wiadome, że ten mecz z liderem naszej grupy drugiej ligi siatkówki nie będzie łatwy. Poza tym, że WKS Sobieski Arena Żagań grają w pomarańczowych koszulkach, to lider tej grupy, to na dodatek we wszystkich wygranych dotąd meczach stracił tylko jednego seta. Zatem bolesawianie z BTS-u Elektros od początku bardzo poważnie potraktowali tę potyczkę. I dało to oczekiwany rezultat. Pierwszy set potoczył się po myśli gospodarzy i zanim goście zorientowali się, że set im się wymyka, na tablicy wyników było już 25-21 dla gospodarzy. To rozbudziło nadzieję na możliwość dotrzymania kroku drużynie z Żagania. Niestety w drugim secie podrażniona duma lidera grupy zmobilizowała przyjezdnych i nie dali szans bolesławianom, wygrywając seta do 17. Trzeci set był z kolei bardzo wyrównany. Gra toczyła się punkt za punkt i nic nie przesądzało o ostatecznym jego wyniku. 80% idzie do 13 grudnia, tak? To musimy zagęścić jego strefę, a tu zostaw! Dalej, chodź! Dawaj! BTS! Nasz punkt teraz! Przy 24 punkcie dla drużyny z Żagania BTS miał tylko 20 i wydawało się, że już jednak po secie. Ale bolesławianie zdobyli kolejne dwa punkty i wynik 22-24 znowu rozbudził nadzieję. Ta akcja zakończyła jednak trzeciego seta na korzyść gości. Na tablicy było więc 1-2 dla Żagania i czwarty set miał pokazać, czy bolesławianie wracają do gry, czy to Żaganianie zakończą mecz swoją wygraną. Set był w miarę wyrównany, choć od początku to goście zyskali kilkupunktowe prowadzenie. I nie było wielkiego problemu z doprowadzeniem go do końca czwartej odsłony tej gry, po którym wynik seta był 20-25, a wynik całego meczu 1-3 dla Żagania. BTS Elektros spadł po tym meczu w ligowym zestawieniu na przedostatnie 9 miejsce. Kolejna runda rozgrywek w sobotę 29 października. Bolesławianie pojadą do Wrocławia, by zagrać tam ze znanym już sobie klubem Gwardii. Wrocławianie tylko o punkty wyprzedzają BTS w ligowym zestawieniu. I jeszcze o czymś, co buduje bolesławiecką społeczność siatkarską. Emilia Kucharska z Elektronika otrzymała w trakcie meczu nagrodę za swój projekt plakatu meczowego, który będzie informował o kolejnych meczach BTS-u. 1,5-kilogramowego borowika wypatrzył w lesie w Jagodzinie Antoni Makowski. To największy okaz, na jaki dotychczas trafił, a grzyby zbiera od wielu lat. Pan Antoni Makowski uwielbia grzyby i nie chodzi wcale o ich jedzenie, ale przede wszystkim o zbieranie. Największa satysfakcja, kiedy go się widzi i jest normalnie tak, aż oczy się otwierają, piękny. Dokładnie tak zareagował pan Antoni na ten okaz. Borowika wypatrzył w dużym lesie w Jagodzinie. Posłą go do góry i nie mogą się, naoglądałem go z różnych stron. Mówię, no zabiorę to, patrzę, jest zdrowy, jest ciężki. Okaz waży dokładnie 1,55 kg. Obok niego rosły jeszcze 2 prawie kilogramowe borowiki, a w pobliżu jeszcze 6 innych. Grzyby są, potwierdza pan Antoni. Sezon jest na maślaki, podgrzybki, tak zwane krawce i koźlaki.
Po wydarzeniach zapraszam na zapowiadaną już rozmowę z alpinistą Andrzejem Kaczmarkiem, a nowe informacje jutro o stałej porze także zapraszam. Do zobaczenia. Do zobaczenia.